Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałam pokazać Wam, jak wykonać takie oto mozaikowe, bardzo wiosenne ciasteczka. Pierwszym krokiem było przygotowanie dzień wcześniej różyczek z lukru królewskiego oraz elementów mojej mozaiki, czyli odrobiny lukru rozprowadzonego na papierze do pieczenia, który zostawiłam do wyschnięcia, a następnie pokruszyłam. I wyszła taka mozaika. Do wykonania tego wzoru potrzebujemy oczywiście ciasteczek, a także lukru królewskiego w kolorze jasno-niebieskim. Dekorację ciasteczka zaczynamy od pokrycia go niebieskim lukrem królewskim. Ja robię to tak, że najpierw obrysowuję kontur mojego kształtu, a następnie wypełniam środek tym samym lukrem. Na tak przygotowane ciasteczko wykładamy pojedynczo kawałki naszej mozaiki, czyli fragmenty wysuszonego lukru królewskiego. Ja robię to tak, że najpierw nakładam te większe kawałki, a dopiero później wypełniam luki mniejszymi okruszkami mozaiki. Niestety musimy tutaj działać dosyć szybko, żeby lukier nam nie wysechł i żeby zachować gładką powierzchnię. Kiedy już pokryjemy całe ciasteczko mozaiką, lekko wstrząsamy ciasteczkiem, żeby wyrównać jego powierzchnię i możemy przejść do kolejnego kroku. Na tak przygotowane ciasteczko przyklejamy tym samym niebieskim lukrem trzy małe różyczki, które przygotowaliśmy sobie dzień wcześniej. I odstawiamy ciasteczko na kilkanaście minut do wyschnięcia. Dodajemy dekoracyjne obramowanie ciasteczka wykonane białym lukrem i nasze zdobienie jest już gotowe. Mam nadzieję, że ten filmik ze zdobieniem Wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie oczywiście łapkę w górę, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. I dla tych, którzy nie wiedzą, przypominam, że wszystkie moje zdobienia, zarówno ciasteczkowe, jak i paznokciowe, są powiązane ze sobą tematycznie. Tu na przykład możecie zobaczyć paznokcie, które wykonałam dokładnie w takim samym wzorze. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.